Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Resident Evil Revelations 2. Ja jestem Juno i znów widzimy się przy pięknym cytacie, który... który jest dziwny. I dobra, to przynajmniej wyszło. Ja już przynajmniej sobie też przypomniałam, jak wziąć roślinkę, bo w sumie już zapomniałam, a przypadkiem nacisnęłam Q i już wiem, że to to. Nie wiem, czy dobrze biegnę za tymi wszystkimi strzałkami, bo też... no... Nie pamiętam, co tutaj się robiło. Tego nie mogę otworzyć. O, widzę, ktoś tu nas goni. A masz, nie wstawaj. Coś mu się chyba przy dupsku tam przewiesiło. Albo może to jakiś jego, nie wiem, mutancki ogonek. Zaraz. Dokąd ja? Nie kojarzę, dobra. Chyba powinnam była pójść... No właśnie, gdzie było to miejsce z potrzebnym... O, to to? No właśnie. A ja biegam, szukam, nie wiadomo czego, jak i po co. Dobra. Ruszam nią. Dlatego, że ona przedmioty właśnie może jakieś znaleźć. Chciałam powiedzieć wynaleźć, ale to jednak słowo nieco inne. Pan nam chyba nic już nie powie ciekawego. Moira, look, inside that corpse. Is that what I think it is? O czym myślisz? Replika wątroby? Co? Dobra, jak był ekwipunek? Powinnam chyba coś wyrzucić, tylko... Zaraz, czy mogę na przykład... tak, o właśnie. What's this supposed to be? Looks like some kind of body part. There's a map here too. Ale w nim mapa? Czy kurde gdzie? Here's where the waterways under the factory connect to the tower. But that asshole statue is blocking the way in. You know, the gods punished Prometheus by sending an eagle to eat his liver. So, ah, now I know what this is supposed to be. Czyli mamy w tamtym nieboszczyku umieścić wątrobę? Co? Tak, to jest... Ale ja nie chciałam tu wejść. To jest na tyle chore, że w Resident Evil to jest bardzo prawdopodobne, że to jest właśnie to. Ja aż się dziwię, że tak szybko wpadłabym na to, co trzeba zrobić. Neo, where are you? No coś to. A nie działający automat. Straszne dźwięki. Ktoś nas goni, czy nie? Nie, nikt nie goni. Dobra, to idziemy zrobić, co trzeba z wątróbką. Mówisz? Tu jest jakaś kropa, jakiś alkohol, ale kieszonka nam będzie potrzebna, znaczy wolne miejsce w ekwipunku, więc nie wiem, czy dobrze, że to coś podniosłam. A na razie... It smells like cow shit. No cóż. Może dalej jakieś tu są. Tego bym się obawiała, tak szczerze, ale no cóż. Nie one, one są nieustraszone. Tam coś leży. A po drodze skrzynka. Jej, rubinek. Uwielbiam takie znajdźki. W których nie liczy się miejsce w ekwipunku.
Hej, uderz go kijaskiem, kijaskiem. Jeden tylko? Miejmy nadzieję. O, to mogę wziąć. I tak w ogóle pewnie część z tych rzeczy można jakoś łączyć. Na przykład to sobie mogę połączyć z tym, tak? Świetnie. I tak patrzę. Nie wiem. No. Powiedzmy. Nie wiem, czy mam zamiar wreszcie jakichś tych butelek zacząć używać. No, z moim talentem do rzucania różnymi przedmiotami w grach to jest bardzo wątpliwe. Dobra. Nauczona tym, że gdzie są potwory, tam jest dalsza droga. No to spróbuję jakoś może tędy przejść. Czerwona roślinka. Rzadkie one są w tej części. Ale nie mogę jej podnieść. Claire za to może. I od razu zobaczmy, czy mogę ją połączyć. Zielone zioło. Dużo zielonego zioła, które mogę połączyć z tym. Ale mogę też połączyć z bandażem. Spróbujemy. No, dobra. Cieszmy się z tego, co nam wyszło. Cokolwiek by to tam nie było. O. Czyli sobie drogę naokoło otworzyłam, ale to też dobrze. I teraz lecimy w drugą stronę. O rany. Czuję się jak w jakiejś pile. Biedne świnki. How many frickin' filet mignons do you have to make to produce this kind of blood? No cóż, nie jestem żadną tam wegetarianką, weganką, lubię mięso, ale takie widoki. Wow, możemy wykąpać się w krwi. Nie wiem, czy to takie fajne, ale jak można, to można. Można nawet z niej wyjść. Wow, to jeszcze lepsze. Czy ktoś nas goni? Na razie nas... A, ja pierniczę! Tak, ktoś goni. I wiecie co? To jest dobry moment. Żeby wziąć jakąś konkretniejszą broń. I... zrobić wielkie kabum. Dobra. No nie, chyba coś szybkostrzelnego na niego nam się przyda, co? Dobra, się wystrzelał. Spróbujmy najpierw... Cholera! Biegnie, biegnie, biegnie! Gdzie on jest? Tam. O nie. Zachciało mu się kąpać we krwi, co? Padł? Ej, to było dziecinnie wręcz proste. Dobra, z nieprzeładowaną bronią nie ma co iść. On nam nic nie zostawił. Tylko trochę niepewności, że będzie takich tu przyjemniaczków więcej. On sam jak te świniaki w sumie wyglądał. Dobra, czy w której śwince jest może druga połóweczka wątroby? Nie bardzo. Spróbujemy. I tak wracając do tematu różnych takich biednych zwierzaków, no to no, kurde, jak tak wiszą, to wygląda to. W sumie mniej ruszałoby mnie, gdyby to wisieli ludzie, jeśli mówimy o jakichś horrorach, nie horrorach. Bo tacy to mnie nie ruszają i tyle. O, co to jest? Proch strzelniczy, fajnie. I... już się znowu zaczynam gubić, gdzie ja niby jestem. No właśnie.
Łom potrzebny. Haha. Nie otworzysz? No ja myślę. No dawaj, dziewczyno, dawaj. Jeszcze jedno? No okej. Dajesz, dajesz. A Claire sobie popatrzy. No pewnie, pewnie. Po co pomóc? I drzwi stanęły przed nami otworem, prawda? Czy to jest... Dobra. Mogę... Nie mogę wziąć klucza. Bo mam pełny ekwipunek. To połączymy sobie tak. Świetnie. No pięknie. Zaraz. A te sobie jadą. Ale coś tu mogłam zrobić. Aha, mogę na górę jakoś uciec. Mam nadzieję, że ona nam pomoże wejść. O cholera. Aha, no dobra, to troszeczkę za późno to odkryłam. Dobrze, że tam był właśnie zapis, tylko co w tym miejscu. Dobra, to jeszcze raz. To sobie połączymy. Zaraz, a czy mogę jej jakoś nakazać? To było gdzieś w tych przecież komendach czy coś. Szczegóły? W sensie chodzi mi o to, żeby kazać jej tutaj zostać, bo... Trzymaj umysł. Czekaj, F1, ale to właśnie w kampanii, a ciekawe, czy tutaj da radę. No, zobaczymy. Wait. Okay. Dobra, zgarnę zaraz. Tak. Follow me. It's not possible. Okay. To jest jakieś dziwne, jeśli mam być szczera. Dobra, ale mamy ten klucz, to chyba o to chodziło i tyle. Pewnie górą jakoś też się dało, ale... W sumie nie wiem, dlaczego z tak dobrą bronią biegam. Klucz to rzeźni, czyli tu. Okej. No i wyszło jak wyszło, ale... Nie narzekam. Wow, ja tu rzeźnię zaraz będę miała w realu. Przyszedł mój psiak, który strasznie uwielbia gryźć. Stopy, tak. Taka tam życiowa pasja, gryzienie stóp. No, gdzie ty się, dziewczyno, ładujesz? Tam coś widzę do rozwalenia. Amunicja i więcej amunicji. O nie, wygląda mi na to... Aha, dobra. Wygląda mi na to...
że czeka nas... Oho, to chyba drugi kawałek wątroby, co? Że czeka nas jakaś... Co? Kolejna zagadka? Nie wiadomo. Dziwne rzeczy pewnie jakieś same. Tak, teraz świnki pewnie trzeba tam jakieś zapodać, żeby coś przemieliło, żeby coś tam się zadziało. No po prostu... Cudowne pomysły mają twórcy. Dobra, takie coś zrobiłam. Dobra, tu jest najpierw jakaś skrzynka, to się nią zajmę. A tamtym będę się martwić za chwilkę dosłownie. I co tu jest? No, serio? Świnka sobie tkwi w miejscu bardzo odpowiednim. Nie wiem, jak mam to zrobić. No dobra, powiedzmy, że wejdę sobie tu. Mam, no właśnie. We have to add more blood. Man, that lady is sick. Dobra, ta będzie sobie stała. Może mała współpraca nam to pomoże, przyspieszy to przynajmniej. Dobra, czyli tak. Spróbuję, w ruchu to zestrzelić. No, pięknie. Dobra, jeszcze raz. Hej, coś mi nie wyszło. Ale to jest chyba trudniejsze niż się spodziewałam, niestety. To muszę wyczuć moment. Powiedzmy, że teraz. Idealnie. Lecisz, świnko. No! Serio? Przecież było tak blisko. Dobra. Leci kolejna. Dojedź na to coś. No nie no, nie dojechało. Weź, 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 weź. Ach. No nic. Czekamy, czekamy na dostawę mięsiwa. Czekamy. Teraz. No, dalej to nie jest to. Trudno. Czyli to musi być mniej więcej nad nią, tak jakoś chyba, żeby się udało. Zobaczmy. Może się załapie. Jest! No nie, jeszcze jedną trzeba. Przyznam, że to jest wymagające. Trzeba mieć niby... po prostu dobre wyczucie do tego, jak ta machina działa, jakie ma opóźnienie od momentu, w którym puści się przycisk do tego, którym dojeżdża na odpowiednie miejsce. Czy to już? Wow, 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 wow. Nie, nie, nie. A masz.
Brzydalu, Brzydalu, ty też umrzyj. Dobra. Claire, weź pomóż, strzel w niego czy coś. No. Dobra, trzeba było aż czegoś takiego, tak? To tak. No cóż, czeka nas jeszcze. Wybuchnij sobie. Okej, nie ma więcej niespodzianek. A może mogę to już wziąć? Nie, jeszcze nie. No. Dobra, pomogę jej. O, nawet nie muszą. Cudownie. Czyli tak, ja sobie stanę. Mhm. I... leci ostatnia świnka. No, powiedzmy, że leci. Troszeczkę to trwa. Dobra. Uda się, uda się, uda się. Jest! I... mamy to ludziska. No co ty? Dobra, chodź za mną, dziewczyno. Chyba aż za dobrze. Mam nadzieję, tak. Mam nadzieję, że naszych krzyków nikt tu nie usłyszy, bo nie będziemy musiały krzyczeć. Co, Moira? O, ja pierdzielę. Może od niego uciekniemy tak po prostu? Da się jakoś to zrobić? Dobra, biegiem, 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 biegiem. Dobra, coś mi się udało. Teraz tak. O, cholera jasna. Dobra. Jak najszybciej w takim razie spróbuję to zrobić. O, rany. Dobra, może to pomoże. No nie, znowu będzie strzelał. Okej, szybko, przeładujmy. Chodź tu, chodź dziewczyno, schowaj się od niego. Dobra, jest, padł. Padł. Tam ich jest na pewno o wiele więcej. Spróbuję go jakoś po cichu załatwić, może się da. Haha, pięknie. Przynajmniej ten. Tylko, że w tej sytuacji to ja nie bardzo mam pomysłu na to, jak my się możemy tu ratować. Skoro drzwi są zamknięte. Tu jakieś inne są, ale nie wiem dokąd. Może to te, co sobie wcześniej jakoś otworzyłam? Nie no, tu już nie chcą być, to wiem. Tak, tam się chyba jakieś otworzyły. Czy mi się już wydaje? No, wydawało mi się. Czyli cholera jasna. Czyli, skoro to mi się wydawało, to jednak... O! Czegoś tu nie odkryłam wcześniej. Czyli skoro z tamtym to mi się wydawało... co tak, do tych drzwi... Że też wyjście nam się przed nosem zamknęło i w sumie nie wiadomo... by można tutaj indziej się wydostać. Dziwne to jakieś wszystko. Nie wiem, czy te sprawdzałam.
to były takie pomniejsze drzwi. Kompletnie mnie nie interesujące obecnie. A więc... Tam na dole chyba nie ma co szukać. A co z tymi? Nie no, one... Zgubiłam się kompletnie, przyznam. No bo... Aha. Jest przeciwnik jakiś. Więc obstawiam, że może jednak tu. Dobra, póki on podejdzie, to... Pewnie go jakoś już rozwalą, co? Jeden z głowy. Teraz metodycznie. Tu nam się zamknęło coś. O, cholera. Dobra, czas na roślinkę. Kolejną zresztą. Muszę na takie rzeczy bardziej uważać. No nie. On sobie zaraz wybuchnie, byle tylko jak najdalej od nas. Aha. Dobra, już z takimi to ja sobie poradzę. O Jezu. No znowu muszę roślinkę brać. Dobra, jeszcze jeden. Okej, to już też nie problem. I tak. Wow! No nie, dlaczego ja w to wbiegłam, jak idiotka jakaś? Tym bardziej, że już tu jest wyjście. Ja mogłam od nich uciec, a nie walczyć. Chyba wyjście. Chciałabym, żeby to było wyjście, a nie, że zamknięte. O, jest zapis. To doskonale się składa, bo będziemy już kończyć. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, a na razie trzymajcie się. Cześć!